Justyna Rudzińska, zapraszam na informacje. Urzekająca sceneria Parku Zdrojowego w Szczawniezdroju została po raz kolejny wykorzystana jako plener turniejowy. Był pojedynek, jednak nie rycerski, ale muzyczny, do którego stanęło trzech tenorów. Tenorzy, którzy tu przyjechali dziś, to znani Państwu wokaliści, bo występowali już i w turniejach tenorów, i w innych naszych produkcjach. Pan Karol Bochański zagrał rolę w inscenizacji Czarodziejskiego Fletu w Wałbrzychu. Z kolei Bartłomiej Szczeszek miał rolę w Tosce Pucciniego, którą też inscenizację wystawialiśmy w Kościele Zbawiciela. Także na pewno Państwo już z plakatów rozpoznali, a teraz zapraszam już tylko do wczucia się w nastrojowe pieśni, arie i wchłonięcia całym ciałem, całym jestestwem tą piękną muzykę, która będzie za chwilę dla Państwa wykonana. Szanowni Państwo, turniej tenorów uważam za otwarty. Orkiestra symfoniczna z dyrygentem Jerzym Koskiem i trzema artystami wykonała kilkanaście słynnych utworów, fragmentów oper, a także popularnych piosenek. Filharmonia Sudecka od lat akompaniuje tenorom na spotkaniu w Szczawnie z publicznością. Tak samo i teraz. Wszyscy, lubimy te spotkania. Lubimy ten repertuar, który akurat publiczność wybiera, który publiczność najbardziej lubi, czyli operetki, piosenki, piosenki neapolitańskie. Także dzisiaj również z wielką przyjemnością wystąpiliśmy. Wśród wyśpiewanych piosenek były m.in. wykonania O Sole Mio, La Donna e Mobile, czy też wzbudzające rozbawienie wśród publiczności brunetki, blondynki. Szczawieńska hala spacerowa była wypełniona po brzegi widownią, która była zachwycona występem orkiestry i solistów, którzy występowali zarówno pojedynczo, jak i w tercecie. Publiczność i zaangażowanie, dobra zabawa, frekwencja potwierdza to, że mieliśmy do czynienia naprawdę ze znakomitym koncertem dzisiejszego wieczoru. Publiczność dopisała, nie wiem ile osób było, ale wszystkie miejsca siedzące i dużo, 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 dużo. Widziałem wielki tłum.
Krystyna Swoboda wyjątkowo poprowadziła każdą z przerw muzycznych, przytaczając ciekawe anegdoty. Takie turnieje odbywały się już w średniowieczu, tyle tylko, że to były turnieje śpiewacze, tak ogólnie, nie tylko tenorzy śpiewali, ale w ogóle kto chciał, to śpiewał. Były to tak zwane grupy, trubadurzy, trubeży, którzy wywodzili się z różnych środowisk, z różnych warstw społecznych, a zatem wśród nich byli i królowie, i książęta, i hrabiowie, ale byli też zwykli mieszczanie i chłopi. I jeśli tylko mieli dar taki, że potrafili śpiewać i mało tego, że śpiewać, to jeszcze układać te pieśni, no to wtedy wędrowali od osady do osady, od miasta do miasta i tam przekazywali to, co chcieli opowiedzieć. A mieli dwa główne tematy. Albo miłość do wybranki swojego serca, wychwalanie jej cnót, jej urody, a z drugiej strony opiewali swoje bohaterskie czyny, jako że byli rycerzami, więc wychwalali się, co to oni nie potrafili wyczyniać na tych wojnach, kiedy napadali na swoich kolegów, rabowali i palili ich wioski. Więc te dwa tematy dominowały, ale pojawiały się też pieśni o tematyce moralizatorskiej, przyrodniczej, więc coraz bogatszy był ten repertuar, w związku z tym postanowiono, że takie turnieje będą się odbywały w większych miastach po to, żeby wyłonić zwycięzców. Tenorom udało się bezbłędnie trafić do serc melomanów. Zadowolona publiczność zaśpiewała im 100 lat. Repertuar był urozmaicony. Zaczęliśmy od Moniuszki. Zagraliśmy krakowiaczka Moniuszki, a potem szliśmy już po takich w sumie największych przebojach, czyli był i Czajkowski, i był Puccini, i był Verdi, i były pieśni napolitańskie, różne. Także sami też zagraliśmy kilka utworów na samą orkiestrę. Polki Straussa, taniec węgierski Brahmsa. I wydaje mi się, że taki właśnie repertuar publiczność lubi. Lubimy to, co znamy. I wydaje mi się, że ten repertuar był trafiony. Atmosfera była wyjątkowo gorąca i nic dziwnego, że udzieliła się nie tylko słuchaczom, ale także wykonawcom. Widzieliśmy, że publiczności się podobało, ale nawet nam samym. Wśród muzyków orkiestry widziałem zadowolenie, także uważam, że dzisiejszy koncert był naprawdę udany. Koncert był właściwie podsumowaniem całego cyklu koncertów plenerowych, które na zaproszenie pana burmistrza Szczawna, pana Tadeusza Wleżlaka, odbywały się w Szczawnie Zdroju, w hali spacerowej, w muszli koncertowej, w parkach naszych, Parku Zdrojowym. I były to koncerty, które umiliły, mam nadzieję, kuracjuszom przede wszystkim, gościom Szczawna Zdroju i mieszkańcom naszego miasta okres kanikuły. Turniej tenorów odbywa się w Szczawnie Zdroju w sierpniu co roku. Jednak to nie koniec muzycznych atrakcji, jakie czekają na melomanów w Szczawnie. Już 2 września rozpoczynamy nowy sezon 2012-2013 i będzie to bardzo ważny dla nas koncert. Koncert zorganizowany w ramach festiwalu Bratislavia Cantans. Serdecznie zapraszam już dzisiaj. Wakacje nieubłaganie zbliżają się do końca. Już wkrótce dzieci i młodzież będą musiały powrócić do murów szkolnych. Jedni za szkołą tęsknią, a inni żałują, że wakacyjna laba już się kończy. I chciałem, żeby już była szkoła, bo ja bardzo lubię WF i matematykę. Nieraz nie chcę się wstawać, jak trzeba iść do szkoły, a jak jest wolne, chcę mi się wstawać. Cieszę się, że idę do szkoły. Problem jednak w tym, że wiele dzieci nie jest przygotowanych do tego, aby pójść do szkoły i nie chodzi tutaj o chęci, ale o bardzo prozaiczną rzecz. Rodziców często nie stać na wyprawki szkolne, które z roku na rok kosztują coraz więcej. Wałbrzychu żyje się trudno i ciężko i wyprawkę taką szkolną jeszcze przygotować, która w granicach 120 zł kosztuje, a jeżeli w domu są 2-3 osoby niepracujące i utrzymują się tylko z dochodu babci, wysłać dzieci do szkoły, to jest po prostu ciężko. Byłoby mi smutno i przykro, gdyby dzieci z naszej dzielnicy czy z miasta Wałbrzycha nie otrzymały tej wyprawki, które potrzebują. A pensje są po 800, po 900 zł. Także staramy się z całego serca dzieciom, aby ten dzień 1 września był dla nich radosny, żeby nie szły zasmucone. Bo patrzą dzieci z domów bogatych, mają te wyposażenie przepiękne, a tutaj no, żyje się skromnie i ta wyprawka nowa raduje to dziecko, jest ten uśmiech, a rzeczy są i przybory szkolne kolorowe, piórniki nowe, plecaki,
Także z dniem 1 września dziecko na pewno będzie uśmiechnięte, a nasze serduszka będą zadowolone. W tym przypadku pomocną dłoń już od wielu lat podaje Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień. Początki wyprawki to jest 10, 15, 35. W dniu dzisiejszym 306 wyprawek. Niestety, a może i stety, udało nam się z Rady Wspólnoty Samorządowej zorganizować jak co roku okres letni, lipiec, sierpień jest okresem przygotowania do wyprawki szkolnej. Dlatego od lat rezygnuję z urlopu po to, żeby dzieciom przygotować tą wyprawkę. Początki akcji, którą zapoczątkował Ryszard Nowak, były skromne. Za to dzieci wyprawki szkolne otrzymują już po raz 26. Wyprawka szkolna to już jest 26 rok. Niestety w tym roku nie udało się pobić rekordu sprzed kilku lat, kiedy to wydanych wyprawek szkolnych było ponad 500, ale i tegoroczny wynik jest spory. Był taki okres, 2007 rok, przygotowaliśmy 500 wyprawek, wtedy jeszcze w Wałbrzychu sponsorzy dobrze funkcjonowały, te nasze małe sklepiki, supermarkety, a na dzień dzisiejszy jest bezrobocie. Niektóre firmy odmawiają z tego, bo rachunek niezapłacony za gaz, za światło w firmie jeszcze ma się dzielić, prawda, swoimi przyborami takimi szkolnymi, to jest im ciężko, ale są osoby, które chętnie przekazują, bo choćby poprzez telewizję twoją zobaczą, gdzie to idzie, w jakie ręce i z przyjemnością przekazują nam tą wyprawkę. I jest bardzo pięknie, tylko się cieszyć, że jeszcze są osoby, które chcą się z nami podzielić tą wyprawką, a tym bardziej dla dzieci. Okazuje się, że dzieciom dużo do szczęścia nie potrzeba. Jestem zadowolony bo dzisiaj dostanę zeszyty, piórnik, plecaki, kredki świecowe, linijkę, ołówek, klej, nożyczki. Piórnik i nie wiem, co jeszcze dostanę. A do której klasy idziesz? Do drugiej. A co jest potrzebne w drugiej klasie, żeby się uczyć? Zeszyty, piórnik, kredki świecowe, klej, nożyczki i to wszystko. Jest fajny piórnik, kredki, długopis, zeszyty, klej, nożyczki, kredki. Wyprawki, które otrzymały dzieci, nie zaspokajają w pełni potrzeb szkolnych, ale są na pewno ogromnym wsparciem dla rodziców, którzy co roku borykają się z problemem zaspokojenia potrzeb szkolnych swoich dzieci. Dziękuję, do widzenia. Na wałbrzyskim rynku pojawił się mężczyzna ubrany cały na czarno, w spiczastym kapeluszu i masce. Zdziwieni przechodnie byli zdumieni i zaskoczeni, tym bardziej, że ów mężczyzna przechadzając się wokół fontanny wykonywał dziwne gesty przy pomocy laski zakończonej błyszczącym diademem. Okazało się, że mężczyzna ubrany na czarno był czarodziejem, który w ostatnim czasie jeździ od miasta do miasta rzucając zaklęcia oraz przywołując wszystkich melomanów i miłośników poezji śpiewanej, aby przybyli do Srebrnej Góry na festiwal piosenki. Czarodziej wykonał nawet piosenkę, która nierozerwalnie połączona jest z fortem w Srebrnej Górze, gdzie ma się odbyć festiwal. Ja, czarodziej, zaśpiewam wam w tej chwili jedną piosenkę, która, mam nadzieję, wam przybliży klimat tego festiwalu, którego tytuł jest Srebrnogórskie Ogniobranie. A dlaczego ogniobranie? Posłuchajcie. Tam czas nie jest tylko czekaniem, a godziny jak paciorki barwne. Godziny urodzajne przesuwają się brane zachłannie. Czemuś taki zamyślony, co tak smutno zapatrzony? Czy ci ktoś powiedział przykre słowo? Czy ci błędów twoich nie darował? Trzeba tylko znać drogę, trzeba tylko chcieć tam dojść, do tego miejsca ogniobrania, do miejsca chciwego czerpania i uważnie się rozglądać,
by nikt nie czekał daremnie i nie omijać tchórzliwie tego, co twoim udziałem, i cierpliwie szukać światła, nawet gdy najstraszniej, najciemniej, i wierzyć w sprawy wielkie, choć się zmęczą nieważne i małe, i wierzyć w sprawy wielkie, choć się zmęczą nieważne i małe. Zaśpiewał prawdopodobnie, bo tego nie widziałem, ale słynny czarodziej, więc tu i muzyka również zaistniała. Jednak na wałbrzyskim rynku nie tylko czarodziej się pojawił. Ale pomiędzy Wałbrzychem a Srebrną Górą robimy taki niewidoczny most, ponieważ ja jestem mieszkańcem Wałbrzycha, pan prezydent miasta Wałbrzycha, pan Roman Szołem, objął patronatem nasz festiwal. W związku z tym tu właśnie w rynku wałbrzyskim dzisiaj pokazaliśmy maleńki klimacik tego, co się będzie działo w Srebrnej Górze. Beata Kras zaśpiewała kilka piosenek, które będzie można usłyszeć podczas trwania festiwalu zakończonego ogniskiem. To gwiazd leczyć czas na chwilę, zapomnieć o niemiłych dniach, zatańczyć o tak i będzie jak w snach, w najlepszych snach, w najlepszych snach. Dziękujemy i przed Państwem wystąpił czarodziej i wróżka, no i ja. Również dzieci, które przypadkiem znalazły się na rynku, mogły wykazać się zręcznością oraz wspólnie się pobawić. W zabawach i konkurencjach pomagały im zawodniczki trzecioligowej drużyny kobiecej piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Robiliśmy dla dzieci różnego rodzaju zabawy. Dziewczyny wspaniałe z klubu piłkarskiego trzecioligowego Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska pokazują swoje umiejętności takie treningowe z piłką. Wśród rozbawionych dzieci i czarodzieja nad rynkiem latał specjalny fotokopter, który z góry filmował wszystko, co działo się przy udziale czarodzieja. Czy powinnam przejmować się tym, że nie jest tak, jak miało być? Czy zapomnieć? Jeśli świat składa się z dobrych dni, to niech podaruje mi parę z nich na własność. Gdzieś między niebem a mną jest dobro, jest zło. Pomóż mi wybrać, chcę mu bądź, plus czy minus życia wziąć. Gdzieś między niebem a mną jest dobro, jest zło. Pomóż mi wybrać, ze mną bądź, plus czy minus życia wziąć, życia wziąć. Po raz pierwszy zastosowaliśmy tutaj filmowanie również z góry, z lotu ptaka, z wykorzystaniem multikoptera. To jest specjalny helikopter z 4 śmigłami, który po prostu wspaniale sfilmował nam z jednej strony piękny rynek wałbrzyski, z drugiej strony to, co się na tym rynku działo. To był taki debiut. Tego typu urządzeń jeszcze w Polsce jest niewiele. Na Dolnym Śląsku chyba jest jedno z pierwszych. Ciekawostką jest to, że podczas festiwalu na scenie jako uczestniczki konkursu wystąpią dziewczyny klubu Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Czy będą potrafiły zaśpiewać równie dobrze, jak kopią piłkę na boisku? Okaże się już 25 sierpnia. Od 11 do 24 będzie się odbywał w magicznej Srebrnej Górze. Słoneczna Polana w Szczawniezdroju była areną zmagań zawodów Pucharu Europy w Forkrosie. Trenuję razem z Gustawem Nodelą, najlepszymi zawodnikami i jeździ mi się bardzo dobrze. Jak na razie rozpoczynam sezon, bo w tym roku zacząłem ściganie na arenie międzynarodowej. I myślę, że będzie bardzo dobrze. Do Szczawna-Zdroju zjechali się najlepsi zawodnicy z całego świata, a wśród nich była grupa Polaków, którzy w większości są zawodnikami klubu MTB Wieża Anna Szczawna-Zdrój. To jest czołówka, nie tylko europejska, ale jest to czołówka światowa z najlepszymi zawodnikami świata. Z mistrzem świata i z aktualnymi wicemistrzami świata i z prowadzącymi w punktacji UCI.
Po kilkuletniej przerwie ponownie zawody w randze Mistrzostw Europy wróciły na szczawiński tor. Również i tym razem frekwencja wśród najlepszych zawodników świata była wysoka. Mistrzostwa Europy po raz drugi już na tym torze, bo w 2004 roku również mieliśmy Mistrzostwa Europy. Jest to już, można powiedzieć, historia, ale dzisiaj historia zatoczyła krąg i znowu na szczęście Polanie mamy Mistrzostwa Europy. Są to Mistrzostwa Europy w forkrosie. Na torze rywalizowało 61 zawodników, wśród których były również kobiety. Frekwencja jest piękna, wspaniała, wspaniale przygotowany tor. Wzbudza zachwyt wszystkich zawodników, którzy się tutaj znajdują. Odbyła się także bardzo pięknie zorganizowana akredytacja w Teatrze Zbrojowym w Szczecinie, w Sztawnie. Także należy podkreślić, że oprawa była piękna i jest piękna. Występuje około 70 zawodników, w tym mistrz świata aktualny, mistrz świata sprzed 2 lat, mistrz Europy Jost Wichman z Holandii, broniący tytułu, Romana Labunkowa z Czech, mistrzyni aktualna Europy, która broni tytułu, a więc cała śmietanka, czołówka europejska, praktycznie można powiedzieć światowa, skoro są mistrzowie świata, prawda? Już podczas eliminacji padł rekord toru. Najlepszy był Tomasz Slawik, aktualny mistrz świata, z czasem 39,65, a więc jest to super rekord toru. Jeszcze nikt nigdy nie przejechał na tym torze poniżej 40 sekund. Jego brat Slawik był drugi, Prokop, znany zawodnik, był trzeci, a Beaumont z Anglii był zawodnikiem numer 4 na 4 pozycji, a na 5 nasz mistrz Polski Piotr Paradowski. Dodatkową atrakcją jest ciągłe ulepszanie toru na Słonecznej Polanie. Najbardziej spektakularne są oczywiście loty zawodników na skoczniach, a wśród nowości jest wybudowana nowa skocznia o długości 13 metrów. Tak, zmiany na torze zostały wprowadzone, jest zbudowana nowa skocznia w środku toru, 13-metrowa, największa skocznia na torze, gdzie zawodnicy lecą 13 metrów w powietrzu, 4-5 metrów nad ziemią. Również została ulepszona nawierzchnia, która jest po prostu antydeszczowa. No akurat dzisiaj na szczęście deszczu nie ma, więc nie będziemy musieli sprawdzać jej skuteczności. Z każdą wizytą na torze w Szczawnie widzimy zmiany toru. Także zawodnicy czołówki światowej, Wichman, Slawik chwalą ten tor jako jeden z najlepszych torów, który jest na świecie. Wiele nadziei związanych z polskimi zawodnikami niestety nie zaowocowały wysokimi miejscami wśród czołówki. Wydawało się, że mistrz polski Piotr Paradowski będzie w stanie powalczyć o dobre miejsce po tym, jak w eliminacjach zajął 5. miejsce. Nasz zawodnik Piotr Paradowski w kwalifikacjach zajął 5. miejsce i liczymy na jego doskonały wynik w finałach. Paradowski jednak ostatecznie został sklasyfikowany dopiero na 25. miejscu. Lepsi od mistrza Polski byli Mariusz Jarek na 10. miejscu, Robert Kulesza na 19. oraz Remek Oleszkiewicz na 21. miejscu. Wśród kobiet najlepszą okazała się Brytyjka Katie Kurt. Inauguracja klasy A dla Gwarka Wałbrzych okazała się bardzo udana. Na własnym boisku Gwarek podejmował inny wałbrzyski zespół Zagłębie Wałbrzych i wygrał aż 4-0. Choć wynik mógłby być co najmniej o 2 trafienia wyższy, gdyby drużyna gospodarzy wykazała się większą skutecznością i precyzją. Pierwszy gol dla Gwarka padł po strzale Marcina Michnickiego z rzutu wolnego. Kolejna bramka padła niedługo po pierwszej po rodzinnym zagraniu dwóch braci. Strzelec pierwszej bramki Marcin Michnicki podał do Maćka Michnickiego, który po zagraniu głową umieścił piłkę w siatce gości. Kolejna bramka dla gospodarzy padła po strzale kapitana drużyny Gwarka Jarosława Waszaka, odbijając się od słupka i podwyższając wynik meczu na 3-0.
Ostatnią w inauguracyjnym meczu bramkę strzelił niezawodny Abid Helmi, wykorzystując błędy obrony Zagłębia. Mecz był na niezłym poziomie, to jest to inauguracja tego sezonu, z taką porządną drużyną, młodą drużyną, wybieganą. W sumie w pierwszą połówkę stworzyliśmy sobie sytuacji, kilka dogodnych niestety, nie zawsze idzie to w parze ze skutecznością. Po ładnej bramce z wolnego przez Mieczykowskiego objęliśmy prowadzenie, także pierwsza połówka możemy powiedzieć, że bo niezłej gry, że z jednej i z drugiej strony po prostu przypieczętowała ta bramka na naszą wyższość. Druga połówka, po prostu zaatakowaliśmy jeszcze raz i tym razem nasze szczęście się udało. Z tego względu, że po prostu z nie takich nietypowych sytuacji, żeśmy zdobywali bramki, które nas wyprowadziły na dość wysokie prowadzenie 3, albo następnie 4-0. Także w ten sposób dokonałem zmian juniorów, którzy niech się pomalutku ogrywają. Niepotrzebnie na koniec żeśmy się wycofali, trochę takiego bałaganu, ale to wiadomo już. Skwar taki był z nieba, że do biegania to było tak samo bardzo, bardzo ciężko. No ale jesteśmy ogólnie zadowoleni ze startu na tą inaugurację. No, znaczy gra nasza była dużo słabsza od przeciwnika. Bramki padły po dwóch błędach bramkarza. Nie było zaangażowania z naszej strony. Brak troszeczkę ambicji. No i wynik odzwierciedla to, co się działo na meczu. Więcej nie mam do powiedzenia, bo niestety, nasi chłopacy dzisiaj nie podjęli walki. No i mecz się zakończył wysoką porażką. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie z Zagłębiem Wałbrzych. No jest to miła niespodzianka, że wygraliśmy aż 4-0. Paru chłopaków i juniorów doszło do nas. Paru zawodników, prezes wraz z trenerem ściągnął. Tutaj niestety piłką nie można pograć. Tutaj tylko na zasadzie kopnij, biegnij. Gospodarze wykorzystali to, co mieli. Tak się skończyło, jak się skończyło. Dosyć ciężko się grało, bo boisko troszkę jest takie, jakby to powiedzieć, twarde. Troszkę słońce raziło. No i żebyśmy grali tak dalej do końca rundy, wygrywali wszystkie mecze i będzie wszystko ok. Następny mecz właśnie jest bardzo ciężki. Gramy ze Spadkowiczem w Gorcach na wyjeździe z Górnikiem Gorce. No to jest, liczymy na to jeszcze, że dokoptuje kilku zawodników, którzy w tej chwili na ten mecz byli nieobecni ze względu na porów czasowy i może się pozjeżdżają. Kolejny mecz, który odbył się na wyjeździe z Górnikiem Gorce, można uznać tylko częściowo za udany, ponieważ oba zespoły po wyrównanej walce zremisowały 2-2. Kolejny mecz Gwarg Wałbrzych rozegrał u siebie również z miejscowym zespołem Czarnymi Wałbrzych. Inauguracja drugiej ligi zachodniej nie udała się zawodnikom Górnika Wałbrzych, którzy swój pierwszy mecz przegrali. Kolejne spotkanie na własnym boisku było już jednak na korzyść Wałbrzyszan, gdzie podejmowali MKS Kluczbork. MKS Kluczbork w kostiumach białych z kapitanem drużyny Łukaszem Ganowiczem. I powitajmy biało-niebieskich, powitajmy Górnika Wałbrzych, dzisiaj kostiumy granatowe z kapitanem drużyny Marcinem Morawskim. Podobnie jak we wcześniejszych meczach ligowych i pucharowych, w tej rundzie pierwsze minuty meczu należały do rywali Górnika, czego efektem był stracony gol na korzyść Kluczborka po fatalnym błędzie wałbrzyskiej obrony. Żółta kartka dla zawodnika Górnika Wałbrzych. Upomniany został Damian Jaroszewski, grający z numerem pierwszym. Błąd kosztował Wałbrzyszan sytuację, w której rzut karny wykorzystał zawodnik Kluczborka Łukasz Ganowicz, choć nie bez odrobiny szczęścia. Druga minuta spotkania, bramka z rzutu karnego dla zespołu MKS Kluczbork. Bramkę zdobył Łukasz Ganowicz, grający z numerem 17.
Z tego, co słyszałem w siatni, to chyba nie było karnego, ale ja widziałem tego z odległości 50 metrów, to nie mogę powiedzieć. Kibice Górnika nie czekali jednak długo na wyrównującego gola. W 15 minut po straconej bramce po akcji Radzieckiego z Moszykiem piłkę przejął Daniel Zinkę i uderzeniem z woleja wyrównał wynik meczu. Druga połowa nie była już tak emocjonująca jak pierwsza. Jednak po otrzymanej drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić Tomasz Wepa i Górnicy grali już w dziesiątkę. Drugą żółtą kartką został upomniany Tomasz Wepa, grający z numerem 6 i w związku z tym, że jest to druga żółta kartka, Tomasz Wepa musi opuścić boisko. Dziękujemy Tomkowi za grę w dzisiejszym spotkaniu. Mimo tego goście nie potrafili przełamać obrony Górnika. Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, ponieważ minęła już 90. minuta meczu. Jednak nieoczekiwanie w 92. minucie przed polem karnym gości faulowany był Zinkę. Dzięki czemu ponownie mógł się popisać swoim kunsztem strzeleckim Marcin Morawski. To było dobre. Cóż, mogę powiedzieć po takim meczu, mogę się bardzo cieszyć, ponieważ w ostatniej minucie strzelamy bramkę zwycięską, grając w 10. Wypadają zawodnicy podstawowi z bardzo takich newralgicznych pozycji. Potrafimy to wygrać, ale ja chcę zapomnieć o tym meczu jak najszybciej, bo tutaj nie ma powodów do radości. Mogę się cieszyć tyle z tego, że chłopcy walczyli do końca, ale dzisiaj była naprawdę przysłowiowa partyzantka na boisku i powiem szczerze, nie chcę takiego grania mojego zespołu. Na pewno będziemy musieli sobie mocno porozmawiać o tym spotkaniu, bo to jest poniżej drugiej ligi, co my graliśmy, ale to jest szczęście, że potrafimy wygrać takie spotkanie. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo, bardzo trudne spotkanie, bo po tym pucharze Frode, co wygraliśmy, to od nas ciekawało się, że wygramy dzisiaj ten mecz i okazało się, że to było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, no i bardzo się cieszymy, że wygraliśmy tego meczu. Nawet 40 minut graliśmy bez Tomasza Wepy, było bardzo, bardzo ciężko, no i w 90 minucie strzeliliśmy Marcinem Murawskim i teraz można powiedzieć, że te 3 punkty są złote. Górnik Wałbrzych, MKS Kluczbork 2-1. Jedziemy w sobotę do Rybnika i będziemy chcieli 3 punkty zrobić. Niestety kolejny mecz ligowy, który odbył się na wyjeździe w Rybniku z miejscowym rowem Energetyk Rybnik, okazał się korzystny dla rywali Górnika, którzy wygrali na własnym boisku 2-0. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.